Darmowy Enderman! A skoro o Endermanach mowa, witajcie w kolejnym odcinku sześciennej Technomaterii. To już, jeśli dobrze liczę, to jest odcinek 25. I w dzisiejszym odcinku, jako że jestem świeżutko po update'cie paczki Minecrafta z wersji 8.0.1 na wersję 8.1.1, no to myślę, że kilka rzeczy na pewno zostało poprawionych. To już zauważyłem. W pierwszej kolejności Industrial Craft już nie spamuje, czyli będzie trochę mniejszy lag. Tak, poza tym update zmieniłem, ustawienia filtrów, dorzuciłem jeszcze marmur i tą czerwoną skałę, żeby było to przerabione na scrapa, ponieważ mam pełne skrzynie i już więcej na razie nie potrzebuję. Również pojawiła się tutaj taka void pipe'a, rura. Jak będę potrzebował, to po prostu walnę w to kluczem i wszystko zamiast przerabiane na scrap będzie lądowało w nicości. No, ale tak czy inaczej dzisiejszy odcinek będzie w temacie scrapu i wszystkiego, co z nim związane, czyli głównie UU Matter, kurde. UU Matter i przerabiania tego właśnie scrapu na energię i tak dalej. Dorzuciłem tutaj drugie MFSU, MFI. Drugie MFI, tak jak chciałem. I faktycznie proces przyspieszył dwa razy. W sumie teraz, jak o tym pomyślę, to myślę, że będzie można tu dorzucić tego nawet więcej. No może trzy albo cztery razy. Ogólnie motyw polega na tym, że w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym dodatkowym źródłem energii, które będzie nam wspomagało obwód ładowania tych MFI, jako że w tej chwili nasz obwód pasywny, on potrafi wygenerować 200 ponad EU dziennie, to znaczy w dzień, na tik, no to powiedzmy, że da radę, ale w nocy potrzebuje niewielkiego wsparcia, więc tak się zastanawiałem, co by z tym faktem zrobić. Opcje były trzy. Zwykłe generatory, większy generator pasywny, właściwie cztery, tak, w tej chwili. Większy generator pasywny, generatory zwykłe, generatory te takie śmieszne na lawę, co chodzą, jak one się tam nazywają. Geothermal generator, tak, geotermalne. I jeszcze było dodatkowo reaktor atomowy. Ja się przyjrzałem trochę sprawie z reaktorem atomowym i tak jak mi ktoś napisał w komentarzu, i miał rację się okazuje, to jest trochę za bardzo skomplikowane, a że w międzyczasie się coś pozmieniało, no to ja w tej chwili już nie mam pojęcia, jak ten reaktor buduje i będę musiał temu poświęcić trochę więcej czasu, a tym bardziej nie będę chciał go chyba, przynajmniej na razie, budować w piwnicy mojego domu, ponieważ on potrafi wybuchnąć. Aczkolwiek to byłby mały reaktor, wbrew pozorom, no to dziura nie byłaby za duża, ale że jak byłby tuż pod naszymi stopami, to ryzykowałbym utratę tutaj sporej części tego mojego warsztatu. Dlatego na początek zdecydowałem się zrobić myk taki, że użyjemy zwykłych generatorów na początek, ponieważ będziemy w nich przepalali scrap, w pierwszej kolejności scrap. On tak, nie będzie on służył tylko i wyłącznie do wyrobu UU Matter, no bo jakby nie patrzeć, no kurczę, mam 40 tysięcy scrapu, tak, aż i to w tej chwili zatrzymałem nawet quarry, żeby nie było go chwilowo więcej, no z całym szacunkiem nie będziemy tyle tego scrapu potrzebowali do UU materii, bo nawet jeśli, no to co, 10 tysięcy UU mater, no co ja z tym zrobię? Ustawię sobie zamek z diaksów chyba. Poza tym, no te geotermalnych generatorów, owszem, one by były bardziej wydajne. W tej chwili chyba ich wydajność w najnowszym industrialu dodatkowo zwiększyli, ale Iron Furnace, ale i tak nie jestem do końca przekonany, czy chcę od pompy wywoływać Nether. Tak, bo musiałbym tam od razu postawić kotwice, żeby się czanki ładowały, i jako, że to ma to do siebie, że wysysa wszystkie
przyległe bloki, to zaraz by się okazało, że musiałbym załadować więcej niż 9 czanków, bo 9 czanków został wyssanych, a później ta lawa by się spietrzyła i miałbym sucho pod pompą i musiałbym ją przesuwać. To trochę za dużo roboty. Wolę jednak odpalić sobie farmę drzew i przerabiać to na przykład czysto na scrap albo na charcoal i pompować to po prostu wszystko no, pasywnie. Niech się samo robi, tak, żebym ja nie musiał nic właściwie do tego ręki przykładać. W tym celu zaczniemy od 10 generatorów. To celowo, jako że one mają te outputu tego 10 EU na tick, no to na początek zrobimy 10, ale teoretycznie docelowo będzie i 20. Ja się tak jeszcze zastanawiam, czy nie zrobić takiego motywu, że podłączyć ich do MFI na przykład, żeby wyjście z tych generatorów było podłączone do MFI i MFI będzie tak czy inaczej ładowane. Dlaczego ja się patrzę na drewno? Nie mam pojęcia. Na pewno będziemy potrzebowali dwóch rzeczy. Bo tu jeszcze wychodzi taka sytuacja, że będziemy musieli przebudować odrobinę cały ten nasz mass fabricator. On będzie musiał trochę inaczej być postawiony. Będziemy musieli cofnąć odrobinę, tak jak podejrzewałem, że będziemy musieli zrobić i wstawić go trochę głębiej w ścianę. Będziemy potrzebowali również trochę rur z kamienia. Dlaczego ja mam tyle stone'owych? Znaczy cobblestone'owych. Pewnie kiedyś sobie tam craftnąłem bez sensu. Będziemy potrzebowali również supplier logistic pipe'ów, ale już widzę, że będziemy ich potrzebowali więcej. Dodatkowo będziemy potrzebowali provider logistic pipe. Oczywiście pewnie nie mam zrobionego, czyli to wszystko muszę skraftować. Będziemy potrzebowali jednego autocrafting bench'a i jedną skrzynkę i jednego zwykłego redstone'owego silnika. Dobra, ja to wszystko zbiorę i zaraz do was wrócę. Chyba mam już wszystko, czego będę potrzebował. Zrobienie tego autocrafting table'a przypomniało mi, że dalej nie mam jeszcze rozstawionego autocraftingu, który będziemy się musieli wkrótce chyba zająć, bo mnie zaczyna to denerwować. Że go nie mam, tak, i że za każdym razem muszę coś skraftować sobie ręcznie. Temu panu już podziękujemy, więc to też możemy wyłączyć. Tak. To wszystko musimy przesunąć. To wszystko musimy przesunąć, bo w tym miejscu no, nie będziemy mogli pociągnąć przewodów w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Czyli ogólnie ten cały mass fabrykator będzie się musiał znaleźć gdzieś tutaj w ścianie. Nie jestem pewien tylko, czy jedną, czy dwie kratki. Na pewno zostanie przesunięty. Tak, tą dziurę tutaj w podłodze, ja myślę, że na razie możemy zostawić. Będzie tylko trzeba rozwalić ten czas i tą rurkę, i tą bramkę, i to wszystko. I to na razie sobie schowamy, bo nam to nie będzie potrzebne na razie. I kurde, tak, chyba sobie właśnie rozwaliłem mass fabrykator. No żeby to... tak, trzeba było włączyć lossless mode. Kurde. Dobra. Powiedzmy, że tym się za chwilę również zajmiemy. Przesuńmy to wszystko tutaj do tyłu. Mam nadzieję, że miejsca będzie wystarczająco. Będziemy musieli przymierzyć, gdzie będzie mass fabrykator stał. I teraz ogólnie sytuacja wygląda tak. Zasilanie będzie mniej więcej takie jak poprzednio. Z tym tylko, że w tym miejscu. Tak? Tak, mam nadzieję, że w tym miejscu na dół będzie schodziła rura. Wtedy będzie schodziła rura, która będzie przerabiała scrap. Co prawda, jak widać, ciężko powiedzieć, bo mam niewykopaną przestrzeń. Zaraz się może okazać, że ten cały mój generator się minął ze wszystkimi pozostałymi instalacjami, ale nie tak bardzo. Nie tak bardzo, czyli dobra, jesteśmy w domciu. Uda nam się również obinąć większość kabli, jak również będziemy mieli trochę więcej miedzi. Więc to całe pomieszczenie będę musiał wykopać. No i wtedy będzie schodziła ta rura. Tak, w międzyczasie chodźmy na górę. Sam mass fabrykator będzie dla odmiany zasilany
Provider Logistic będzie dla odmiany zasilany. Tym razem, jak widzę, muszę właśnie przebudować odrobinę tego pomieszczenia. Tak. Tutaj miała schodzić rura, tak? Dobra. Ja robię tak po prostu, żeby było bardziej, więcej kątów prostych. Tu potrzebujemy jeszcze jednego Basic Logistic i tu na górę będzie potrzebny ten Logistic Chassis, co był tutaj wcześniej, po to, aby wyciągał właśnie te itemki z mass fabrykatora. Tak, cały czas obiecuję sobie, że zrobię Chassis Bark 1. Wchodź do środka i już. No i co? I to powiedzmy sobie w tej chwili jest na tyle, ale teraz dochodzi ta modyfikacja. W tej chwili tutaj będzie znajdowała się właśnie wajcha, która będzie nam sterowała całym tym układem i do niej będzie podłączony cały pozostały redstone, który będzie schodził sobie tutaj w spokoju na dół. I mówimy tutaj konkretnie o tym redstone cable'u. Przewodzi prąd? A nie, przechodzi, bo jest dźwignia. I tak. Następnie, jak zwykle, będziemy mieli nasze dwie sztuki MFI. Tutaj. Ups. To musi być na dole. Dobra, wyciągnie się kiedy indziej. Tutaj będziemy mieli podłączone dwa razy MFI. Z tym tylko, że również będzie to podłączone mniej więcej tak, jak to było poprzednio. Czyli maszyny będą, MFI będą sztuk dwie. No i będę musiał chyba tutaj wzmocnić trochę ścianę, bo założę się, że tam mamy zaraz plażę. I teraz robimy tak, tak, tak. Tu musi być ustawiony transformator średniego napięcia, bo inaczej wysadzimy się w powietrze. Znaczy się nie, ale nasze MFI na pewno. Tak, z wejściem tu i kablem pociągnięty w tą stronę. Dobra, malowanie sobie zostawię na później. Dobra, i właściwie to pomieszczenie jest prawie gotowe. Teraz pomyślę, jak stąd wyjść. Wiecie, i ja zrobię tak. Teraz to wszystko tutaj wykopię. Wykopię się. Wylezę z tej śmiertelnej pułapki jakimś cudem. Postawimy dwa MFI. One się już niech ładują. Tak, tak. I one się już zaczną ładować, bo są podłączone do systemu. To MFSU będzie podłączone do naszej linii z generatorami. I teraz mi pozostaje tylko wykopać pomieszczenie pod nami i się zajmiemy właśnie tamtym obwodem. Dobra, pomieszczenie jest. Nakraftowałem paru rzeczy. Stwierdziłem, że machnę, jednak 20 tych generatorów będzie zabawniej. I odbudowałem mass fabrykator. Kurde, wiecie co, zmieniłem zdanie. Lapotrot krystale będą w autocraftingu. Będą w autocraftingu, bo mi się ich nie chce robić. Strasznie to długo zajmuje. I dlaczego wchodzę tu, skoro mam klucz tutaj? Tak, od dzisiaj klucz mieszka tu. I tu mamy z boku. I naszego gate'a na dole musimy ustawić... provider. Jeszcze scrap. Scrap. Półstaka. Pobyłka. To nie miał być provider pipe, tylko... Tylko supplier pipe. Gdzie jest mój painter? Tak. Mamy gdzieś supplier pipe'a. Provider. Supplier. Supplier. To jest ta właściwa rura. Jak zwykle od spodu. Na niego gate'a. Tak, walnąć kluczem. Wstawić pół staka skrapu. Request yes. Tak, na razie jest wszystko włączone. Czyli skubaniec już produkuje. Dobra, wyłączmy go na razie, nie jest nam to potrzebne. Czy jest coś, z czego możemy na razie zrezygnować? To możemy przełożyć. To możemy zamurować sobie już tą dziurę w tym miejscu, ona nam tu nie będzie potrzebna. W sumie to będzie można później nawet zakryć, zresztą za chwilę się tym zajmiemy. A teraz chodźmy na dół.
i będziemy robili resztę tego całego ustrojstwa. Jak widzicie, kabel tutaj przekazuje moc dół, ale to jeszcze nie wszystko, gdyż ponieważ gdzieś w tym miejscu, jako że to jest poziom podłogi, jednak nie możemy pójść dalej za ten mur, czyli ten mur to jest ostatnia warstwa, a to dlatego, że w tej chwili, w tym miejscu zaczyna się autokrafting, czyli tu będą stały, czyli chcę, żeby jakaś ścianka oddzielała nasze generatory od całej reszty. A propos jeszcze takich rzeczy związanych z update'em, Endermanami, tak? Cholerne szkodniki znowu mi tu rozstawiają gras, piasek, trawę i inne dziwne rzeczy. I co mi tu ryczy ze ścianą? Dodatkowo pojawiły się nowe tekstury, zwłaszcza do Red Powera, i jest ogólnie fajnie. Tak, i teraz, skoro to jest podłoga, tu będzie kiedyś piękne, ładne drewno, no to możemy zacząć wieszać na ścianach nasze generatory. I ogólnie całe to pomieszczenie będzie dość upakowane z tego powodu. Tu będzie podłoga, tak? To powiedzmy, że jednak tu postawię kabel, żeby miał punkt odniesienia. I ogólnie zróbmy jak? Jak wolicie? Na jednej ścianie, czy na dwóch ścianach po dwóch stronach? Powiedzmy, że zrobimy po jednej. Tak. Ale zacznijmy w pierwszej kolejności od rury, bo ona nam będzie wyznaczała wszystko, gdzie tu ma być. Dobra, tu schodzi rura. Nią będzie dostarczony skrap do stołu, który będzie go przerabiał. I powiedzmy, że cała ta skrzynka będzie znajdowała się, żeby nie skłamać, gdzie my ją chcemy. Powiedzmy, że będzie znajdowała się tu. Czyli będziemy potrzebowali supplier logistic. O, chyba znalazłem debuga albo coś. Nie jestem pewien, jak to się stało. Jestem przekonany, że nie miałem tyle tych rurek ze sobą. Supplierów. Ja pewnie zniknął po paru relogach. No i teraz tak, ustawiamy. Jeszcze głupi pomysł. Więcej skrapu. Tak, cały stack skrapu. I na tym supplier pipe ustawiamy, że chcemy cały stack skrapu. Partial request yes i na razie nic nie będzie ściągać. Przyklejamy do tego skrzynkę. Ogólnie. I teraz cały ten skrap będzie lądował tak, tutaj wewnątrz tego systemu. I teraz kolejny element układanki. Autocrafting table. Tutaj będziemy potrzebowali 9 sztuk tego skrapu. Włożyć do autocraftingu. Tak. Scrap box będzie produkowany. Kolejny element układanki. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Cały numer polega na tym, że tutaj ta rura, ona dalej będzie. Tylko zróbmy sandstone. Potrzebuję sandstone pipe'a jednego. Tu. Sandstone pipe. Jedna sztuka. Żeby się nie przykleił do naszego autocraftingu. Ogólnie jestem tak leniwy, że system na tych piecach będzie również zarządzany logistic pipe'ami, ale jak już powiedziałem, ja jestem leniwy, nie chce mi się robić drugiego obwodu tu będziemy mieli kolejnego logistic pipe'a. Stone transport pipe, wooden transport, basic logistic, tak to jest, tak? No i teraz oczywiście, żeby nasz autocrafting działał, musimy do niego przykleić jedną rurę drewnianą, która będzie z niego wysysała itemki, i silnik, który będzie w tym miejscu, i cały ten redstone signal, który schodzi z góry, będzie musiał go zasilać. Ale tutaj będzie taki myk, bo my go musimy odwrócić, czyli zrobić inwerter. I w tym celu zrobimy taką fazę, że potrzebujemy jednej czerwonej pochodni. Nie mamy czerwonych pochodni. Potem się skończyły. No to sobie zrobimy jedną. Albo wiecie co? Zrobimy tak, żeby nie było jej widać. Czyli umieścimy ją tu, a czerwony proszek, który będzie sprawiał, że ona będzie gasła albo się zapalała, znaczy czerwony proszek, czerwony kabel, poprowadzimy sobie tutaj stąd z góry. Jeszcze profilaktycznie mogę wrzucić tutaj pochodnie, żeby nic nie było widać.
Ogólnie dlaczego taki skomplikowany proces i dlaczego po prostu nie zrobić suppliera i tak dalej. A to dlatego, że ja przecież nie chcę, aby mi te generatory chodziły non-stop. No bo tak, bo nie. Dobra, trudno, tak wypadło. Nie chcę, żeby mi chodziły non-stop i tym samym nie chciałbym, żeby one były non-stop zasilane właśnie przy pomocy tego wszystkiego, czyli, no my inaczej zrobimy, w ten sposób. Zrobimy tak i tutaj będzie kolejny Basic Logistic i tu będzie do systemu trafiał scrap. Dobra. I następnie będzie wychodził tutaj i tutaj będziemy mieli jedną ściankę z generatorów. Powiedzmy, raz, dwa, trzy. 10 to strasznie dużo. 8. 8. Jezu, dobra. Czyli to musimy skuć, całą tą podłogę. Następnie do generatorów od spodu, bo musi to być od spodu, bo mówimy tutaj ciągle o generatorach. I takie przedmioty właśnie jak one, znaczy bloki takie jak one, maszyny takie jak one przyjmują właśnie materiał, który mają spalać bądź coś. Tu nie potrzebujemy supplier pipe'a, tu potrzebujemy zwykłego kamiennego. Tak, o. One potrzebują właśnie zasilania od spodu. I oczywiście, żeby nie było, chcemy, aby były opalane scrapem, czytaj tymi scrapboxami. I no i powiedzmy jedną sztuką, tak? Będą zasilane po jednej sztuce, aby nie było. A to się skąd wzięło? Skąd to przyleciało? Halo? Może miałem scrapboxa gdzieś w tym. No to w sumie ma ręce i nogi. Czyli ogólnie. Cholera, więcej tego scrapu. Sprawdźmy to na wszelki wypadek, bo może to mi cały czas wyciąga. Dobra, znaczy, czyli coś mi się przewidziało. I ogólnie teraz sytuacja wygląda tak, że one będą zasilane scrapem. Jeden będzie wpadał do piecyka i będzie się spalał, a drugi scrap będzie czekał na swoją kolej. W międzyczasie ten czerwony silnik będzie kraftował coraz więcej tych scrapboxów i mam nadzieję w sobie, że on wytrzyma takie tempo. Ewentualnie zawsze możemy dostawić mu drugi silnik, ja to jeszcze będę testował. Teraz zajmijmy się obwodem zasilania tego wszystkiego, czyli zaraz. Nie, tu jest dobrze. Czyli zajmijmy się tym wszystkim, co będzie odbierało nasze zasilanie od góry, no bo tak wyszło. Czyli po prostu musimy pociągnąć kable w tą stronę ze wszystkich generatorów. Tak, i jako że tutaj mamy nasz kabel, powiedzmy sobie, że będzie on wędrował w taki oto sposób. Tak. Może tak, a może nie. Nie, dobra. Tak, i w tym miejscu nad nami bezpośrednio jest kabel zasilający, do którego będzie podłączone kolejne MFSU. Bo jasne, czemu nie. Chociaż może to głupi pomysł. W najgorszym wypadku się je stąd odczepi. I teraz zrobimy taki numer. O, i ono powinno być podłączone w tej chwili tam na górę. Zawsze możemy pójść i sprawdzić. I w tej chwili, ile razy będziemy opalali coś w tych piecach, no to cała maszyna ruszy, będzie działać jako tako i nasz cały mechanizm będzie miał od tej chwili wspomaganie. Jednak z powodu tego, że jest ono napędzane tym redstone'owym silnikiem, wiecie co, dorzućmy jeszcze jeden. Będzie posiadało pewną taką niewielką bezwładność, cały ten system, mianowicie dopóki on nie napompuje wszystkich tych generatorów, no to cały ten system zasilania będzie taki trochę, no, mało wydajny, tak? Czyli zacznie się powoli, tam od 20 EU, 30, 40, aż dojdzie do tych 200 i będzie ładowane z pełną siłą. No i zobaczmy,
i zobaczmy po prostu, jak to działa. Ja to wszystko tutaj machnę pod spodem, powrzucam te skrapy do tych rurek i możemy wszystko odpalić. No i dobra, odpaliłem to cudo. Coś chyba nie jestem do końca przekonany, że to mi działa jak trzeba z dwóch powodów. Po pierwsze, ten skrap bardzo szybko leci, czyli muszę go zdecydowanie więcej produkować. Plus, jak widzicie, on się trochę dziwnie zachowuje, bo najpierw opuszcza system, leci gdzieś tam do jakiejś skrzynki, bo jest tam założony item sync, a następnie dopiero wraca tutaj. I owszem, jakoś to działa, jednak nie wygląda, żeby działało to zbyt wydajnie. Więc zastanawiam się, co z tym faktem zrobić. I właściwie, opcje mam dwie. Dać, nie wiem, bardziej wydajne silniki tutaj zamontować, może elektryczne, albo, no w każdym razie coś tu się ładuje, nie? Czyli te generatory jakoś tam coś pompują, albo sprawi, że to wszystko będzie trafiało do skrzynki i z tej skrzynki będzie provider tutaj i provider tutaj. Tak, i wtedy to powinno działać trochę sprawniej, aczkolwiek przy tej prędkości tych silników to i tak może być za mało. Wiecie co, i w takim układzie może ja się trochę pozastanawiam nad tym. No na razie idzie to jak krew z nosa, jakby chciało i nie mogło. Na początek machnę tą skrzynkę. No dobra. I dalszym ciągu przyszło do głowy, że jasne, czemu nie, mogę zrobić tą skrzynkę, więc teraz to wszystko wygląda tak. Silniki pompują skrap do skrzynki, bezpośrednio do kolejnej skrzynki. Tutaj jest provider logistic pipe, który od razu wysyła wszystko tutaj do supplierów. Niestety dalej widzę, że ta wydajność jest trochę żałosna, więc mam taki pomysł. Teraz poprosimy nasz system o gate'a, czyli gate, zwykłego gate'a, bo więcej nam nie trzeba. I zrobimy taki numer. No, żeby te generatory nam działały, tak? Żebyśmy posiadali bufor taki, że nie będziemy mieli przerw w dostawach energii do nich. Przykleimy gate'a tutaj i mu powiemy, że to nie w tą stronę będzie. Jeżeli masz miejsce, jeżeli masz miejsce w ekwipunku, emituj czerwony sygnał. I wtedy w tym momencie, kiedy ta skrzynka nie będzie pełna scrap boxów, wtedy, co ja przed chwilą powiedziałem, no i w tym momencie, kiedy ta skrzynka będzie pełna scrap boxów, te silniki już nie będą działały. A w momencie, kiedy odpalimy cały ten... Nie, to nie ma sensu. Dlaczego nie ma sensu? Bo ta skrzynka nigdy nie będzie pełna, bo ten supplier zawsze będzie dostarczał scrap do generatorów. Czyli nie, to jest głupi pomysł. Musimy to wszystko tutaj przeprosić i ładnie rozstawić z powrotem. A tego gate'a... A wiecie co, tego gate'a mi się nie chce zdejmować. Zaraz drewnianą rurę będę musiał rozwalić, więc go tu zostawimy. Niech on sobie na razie będzie, nic nie robi. Albo nie, wiecie co, on mnie stresuje. To jest moja zwykła drewniana rura. Tak? Ale nie w tą stronę. Ją trzeba obrócić. O, teraz będzie prawidłowa. No i teoretycznie z tego, co ja tu widzę, te silniki trochę szybciej zaczęły chodzić i ten skrap tak jakby lepiej zaczął docierać, więc kto wie, może w momencie, kiedy one już będą na maksymalnych obrotach, to wtedy te wszystkie generatory będą ładowane, jak tam nasze MFI. No widzę, puste strasznie. I wtedy jakoś ten system będzie działał lepiej. Tak czy inaczej, to jest taki mój docelowy pomysł. Może w którymś momencie coś z tym lepszego wymyślę. No, albo wiecie co, lepszy mam pomysł. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy jakoś ten system jestem w stanie usprawnić. Czy na przykład dodanie jeszcze jednego silnika redstone'owego w tym miejscu, bo chyba się nawet zmieści. Kto wie, może coś by pomogło. No i co? I myślę, że na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Ja to pomieszczenie tutaj jakoś ładnie zatkam. Tutaj to tak kable wyszły trochę na wierzchu, ale się je zasłoni najwyżej. No i
No i co? No i jeszcze pójdę poszukać tych zombiaków, co mi tam ryczą i w takim układzie to będzie wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku sześciennej technomaterii. Cześć!